Po tańcówki z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, topą z Miejskiego Ośrodka Kultury na wakacyjne weekendowe wieczory. Za nami pierwsza taka impreza zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w ramach akcji Wakacje z Kulturą. Podobnie jak w roku ubiegłym, Miejski Ośrodek Kultury przygotował dla dębiczan liczne atrakcje podczas tegorocznego lata. Jednym z oryginalnych i niekonwencjonalnych pomysłów są potańcówki z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem. W trakcie takich imprez na scenie występować będą zespoły z naszego regionu mające w swoim repertuarze muzykę taneczną. Jak podkreśla Jan Borek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, potańcówki mają na celu przede wszystkim doskonałą zabawę, ale też integrację mieszkańców naszego miasta. Chcemy roztańczyć, rozśpiewać, rozweselić mieszkańców Dębicy. Chcemy, żeby było weselej, radośniej. Trwają wakacje, ma być fun, ma być wesoło, ma być zabawnie. Zaprosiliśmy na te potańcówki zespoły weselne. Dzisiaj gra zespół Mega, w kolejne niedziele będą grały inne, ale także będą tutaj inne koncerty na rynku. Będzie Dzień Folkloru, jest Międzynarodowy Festiwal Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. Jego edycję będziemy mieli także na dębickim rynku za tydzień, a później kolejne spotkania potańcówek z burmistrzem. Podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy naszego miasta mogli już pobawić się przy muzyce zespołu Mega, który zagrał utwory biesiadne. Największe taneczne hity z repertuaru polskich grup rockowych. Dębiczanie, zarówno najmłodsi, jak też dorośli, chętnie tańczyli na rynku przy muzyce granej na żywo, a jedną z atrakcji wieczoru był taniec z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, który, jak sprawdziła nasza redakcyjna koleżanka, całkiem nieźle radził sobie na parkiecie. Jak na pierwszy raz bardzo dużo ludzi przyszło, na razie widzę, dzieci się bawią, ale widzę pierwsze parę, także myślę, że to już będzie co dwa tygodnie tak standardowo. Myślę, że integracji, wyjściu rodzin z dziećmi są tutaj, widzę, bardzo dużo jest dzieci na wózkach, na rowerkach. To jest taka wspólna integracja, integracja dębiczan. Można się pobawić przy dobrej muzyce. Zespoły też nasze dębickie grają, tak żeby można było poznać ich też, repertuar i to, co grają. A jak pan sobie radzi w tańcu? No to już musiałby ktoś ocenić, no jakieś jury. Nie, staram się mieć poczucie rytmu. Także chyba dobrze. Nie chwalę się za bardzo, no ale czekam na jakieś partnerki. Nikt na razie, czekam. Jednym z elementów tej imprezy jest to, że partnerki z tego miasta proszą pana do tańca, tak? Tak, tak, tak. Także czekam, jestem. Przyszedłem, już zatańczyłem jeden taniec. Myślę, że do końca tego dnia jeszcze zatańczę. Czy przygotowuje się pan burmistrz jakoś szczególnie do tych imprez, czy po prostu idzie pan na żywioł? Idę na żywioł. Nie, tu nie trzeba się przygotowywać. Tu to nie jest jakiś taniec oceniany ocenami, także to jest taki spontan. Zatem za nami udana wakacyjna impreza. Dębiczanie zgodnie podkreślali, że taka forma wspólnej zabawy przy muzyce to zdecydowanie trafiony pomysł i chętnie wezmą udział w kolejnych. A kolejna potańcówka z burmistrzem przy muzyce na żywo 28 lipca na rynku w Dębicy, następne 4 i 11 sierpnia. Wszystkich dębiczan zapraszam za pomocą telewizji waszej, żeby przyszli za dwa tygodnie i wspólnie się bawili razem. I aby tylko pogoda dopisała, to z pewnością dębicki rynek ponownie zapełni się tańczącymi mieszkańcami naszego miasta.